To jest strefa kibica zima. Joanna Kryńska, dzień dobry, witam Państwa. Spotykamy się jak w każdy piątek, sobotę, niedzielę i poniedziałek o 8.35. By trzymały nas emocje, albo może by w końcu się pojawiły, zdecydowanie większe niż te, z którymi mieliśmy do czynienia do tej pory. Klingental, czy okaże się szczęśliwy dla Polaków? Czy skocznia, którą za chwilę Państwo zobaczą, a może nawet w tym momencie, bo jest przy tej skoczni Krzysztof Skórzyński, że tej nadziei nam nigdy nie zabraknie? Krzysztof Skórzyński, wielkie dzięki o me na już teraz z nami, mówić o pogodzie w tym miejscu, niezmiernie no, ważna. Trzeba. Jaka będzie? No, w ciągu dzisiejszego dnia. Trening około 18, tak? Dokładnie. To pamiętam, ale już sprawdzę, bo pewnie wcześniej tam oczywiście. Wiatr to... ostatnio słuchał. No strasznie, wiatr strasznie już. Strasznie już wszystko psuł, więc jak będzie teraz? Po pierwsze temperatura w ciągu dnia między minus 3 a 0 stopni. i To 0 to około 14, ale już minus 3 koło 20, czyli pewnie około 18 będzie ta temperatura zaczynała spadać. Piękny ten uśmiech. Naszym też życzymy takich właśnie skoków na kwalifikacje kobiet również do obejrzenia w Eurosport. Strefa kibica jutro, strefa kibica zima jutro o 8.35. Do zobaczenia. Za garach dziesiąta zaczynamy dzień na żywo w TVN-24. Joanna Kryńska. Dzień dobry. Witam Państwa. Prawie 25 tysięcy nowych zakażeń, ponad 500 zgonów, tak informuje wiceminister zdrowia już za chwilę. Te dane będziemy rozkładać na czynniki pierwsze. Będziemy pytać o to, ile zajętych jest respiratorów, ile zajętych jest łóżek. Ale to znowu wysokie dane, alarmujące. I w świetle tych informacji niezmiennie lekarze powtarzają, chorują i to bardzo ciężko, niezaszczepieni. Do szpitali trafiają. Za późno, w złym stanie. Taki obraz pandemii słowa ubiera dr Magda Wiśniewska, kierownik szpitala tymczasowego w Szczecinie, która rozmawiała dziś z Agatą Adamek. Coraz więcej dzieci choruje również na COVID-19, i to jest specyf specyfika tej właśnie pandemii. Z chorobą walczyła również dziewięcioletnia Julia Zżor, która trafiła do dziecięcego szpitala covidowego w Jastrzębiu Zdroju. Tam dziewczynka przebywała ze swoją mamą.